Podkijowski, Wasylków, to teraz zabieramy Państwa na zachód Ukrainy. Tam umocnienia z worków z piaskiem, koktajle Mołotowa i tak zwane jeże, które mają zatrzymać czołgi. We Lwowie każdy, kto może, przyłącza się do pracy nad umocnieniami i produkcją artykułów służących do obrony. Na miejscu jest nasza wysłanniczka Agnieszka Jędrzejczak, która obserwuje z uwagą przygotowania do wojny. Mieszkańcy obwodu lwowskiego starają się żyć normalnie, chociaż o tę normalność w czasie wojny niezwykle trudno. Normalnie pracują za to urzędy. Tutaj hasło, które często słyszymy, to wszystkie ręce na pokład. I choć urzędy pracują, takie blokady, takie barykady z wysoko ułożonych na sobie worków z piaskiem, to tutaj standard. Worki ułożone są w miejscach wejść do budynków i tam, gdzie są okna, to przede wszystkim ma chronić przed pociskami, ale takie konstrukcje to też, no, oczywiście stanowiska strzelnicze, jeśli rosyjska armia weszłaby do miasta, weszłaby do jakiejkolwiek innej miejscowości, to jest doskonałe miejsce do tego, by no, obserwować się teren, ale i też właśnie umiejscowić się z bronią i celować. Worki to też, no, tutaj na Ukrainie towar niezwykle deficytowy, przywożone są nawet z Polski. No i cywile, między innymi do takich konstrukcji są angażowani, do budowy takiej konstrukcji są angażowani, tworzenie zabezpieczeń, blokad, ale i broni. Tak codzienność tutaj na Ukrainie wygląda. Trwa masowa produkcja koktajli Mołotowa i to nie jest tutaj nic nielegalnego. We Lwowie na produkcję koktajli Mołotowa przekształcił się nawet browar lwowski. Udostępnia i butelki, i miejsce do produkcji takiej broni. Zachęca nawet Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Sztab Generalny Ukrainy. Opublikowali w mediach instrukcję, jak prawidłowo taką broń wykonywać, ale oprócz broni, oprócz takich solidnych zabezpieczeń, umocnień budynków, strategicznych budynków, bo to także takie worki ustawiane są przede wszystkim wokół posterunków policji, wokół jednostek wojskowych, ale tam oprócz takich umocnień także tak zwane jeże, czyli zespawane ze sobą metalowe belki na kształt trójwymiarowej litery X. To są jeże, to są belki, które mają zatrzymać każdy czołg, który będzie chciał przez drogę przejechać. I te tutaj nie będzie najmniejszego problemu z zatrzymaniem, bo to jest niezwykle solidna konstrukcja. Do tego jeszcze mniejsze odpowiedniki, jeżyki. To są takie odpowiedniki trochę naszych kolczatek, rozstawiane na ulicach, wzdłuż ulicy, tak by żaden mniejszy pojazd nie mógł przejechać. Dziękuję.